Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi drodzy, kolejny mega meczyk na turnieju Euro 2020. Przed nami wieczorny mecz Francja kontra Niemcy. No i tutaj, tak jak zawsze przygotowałem, 600 Szeczek, nordycka wersja. Czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie tego spotkania, jaki wynik obstawiacie, za kim jesteście, czy za Francją, czy za Niemcami. Ja osobiście e, typuję tutaj remis 2 do 2. Jeżeli chodzi o tą grupę to e, jestem za Portugalią i Węgrami. Czyli tutaj w sumie jest mi obojętne kto wygra i dlatego stawiam na remis 2 2. Wszystko będziemy liczyć za jeden punkt jak wpadnie z Francji bądź z Niemiec jakaś karta, więc zaczynamy, moi drodzy i pierwsza karta od razu dla Francji. Hugo Loris, prowadzenie 1-0. Dalej Rosja. Tutaj nordycka karta z Finlandii. I bazówki: Szwajcaria, Holandia, Ukraina, Polska i Hiszpania. No niestety, moi drodzy, wczoraj Polacy dali ciała. Przegrali ze Słowacją 2-1. W dużej mierze jest to też przyczyna tego, że grali w dziesiątkę, bo do momentu, kiedy Krychowiak był na boisku, był remis 1-1. No ale niestety, takie. Sytuacje też się zdarzają, że trzeba grać w dziesiątkę. Nie utrzymali tego wyniku i po pierwszym meczu no, jesteśmy już bardzo daleko od awansu, więc praktycznie mecz z Hiszpanią będzie o wszystko. No a my teraz patrzymy dalej, jakie tutaj karty nam się pokażą. Mamy Austrię, Anglię, Włochy, nordycka karta Donnarumy i bazówki: Szwajcaria, Włochy, Dania, Turcja i Węgry. Po dwóch saszetkach prowadzi Francja 1-0. No i mamy kolejnego Polaka, tym razem Kamil Glik na karcie Fans. Tutaj nordycka karta z Finlandii, Jadon Sancho Jewel z Anglii i mamy kartę dla Niemiec. Julian Draxler 1-1. Chorwacja, Szkocja i Francja strzela ponownie bramkę, która daje prowadzenie. Paul Pogba 2-1 dla Francuzów. I tutaj jeszcze Szwecja. Czyli połowa za nami. Tak jakby pierwsza połowa się zakończyła. Prowadzenie Francji 2-1 i lecimy z kolejnymi saszetkami, czyli druga połowa. Mamy Turcję. Burak Yilmaz. Tutaj Portugalia. Multiple i popatrzcie jest karta nordycka Invincible Eriksen Pukki Kulusewski. A na bazówkach mamy Czechy, Słowację, Hiszpanię, Szkocję i Macedonię. Mamy Czechy. Nordycka karta z Danii. Tutaj Verratti Włochy. Polska, Ukraina, Chorwacja, Polska, Francja. Kylian Bappe 3-1. No i ostatnia saszetka. No raczej ciężko będzie tutaj Niemcom odrobić dwie bramki, ale zobaczymy. Rosja i jest Rarka. Cristiano Ronaldo z Portugalii. Szwecja, ponownie Donnarumma z Włoch. Rosja, Anglia, Walia i Macedonia. A więc zwycięstwo w karcianym pojedynku Francji 3-1 w meczu z Niemcami. Zobaczymy czy w prawdziwym meczu będzie... Podobnie, ja stawiam, tak jak już wcześniej powiedziałem, na wynik 2 do 2. Cieszy mnie, że wpadła Rarka Cristiano Ronaldo. No i co, czekam na Wasze opinie i komentarze odnośnie tego spotkania. Żegnam się z Wami i widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć Wam!